jestem na drodze krajowej numer 79 w Bytomiu, do którego wjechałem od strony Chorzowa i chciałbym tutaj przy osiedlu Arkiboszka wjechać w lewo na stację paliw. Tak, na stację paliw chciałbym sobie tutaj wjechać. Za mną tam w pewnym momencie samochód kierujący trochę wcześniej zaczął wjeżdżać już po powierzchni wyłączonej z ruchu i przez to troszeczkę wybił mnie z rytmu, aby tutaj wjechać, wobec czego przez chwilę pozostałem na swoim pasie. Sygnalizator kierunkowy tutaj do wjazdu na stację, tak więc czekamy na zielone światło. Jedziemy oczywiście bezkolizyjnie z innymi uczestnikami ruchu i jedziemy szeroko aż tutaj i jesteśmy, moi drodzy, na stacji. Potankowali, pojedli, popili, można ruszać dalej, a wyjazd z tej stacji, moi drodzy, też ma swój urok. Oczywiście wyjazd w kierunku Bytomia oraz w kierunku osiedla, bo tutaj byśmy sobie wyjechali w kierunku Chorzowa-Katowic. Jedziemy w stronę Bytomia, czyli musimy się ustawić tutaj do świateł i będziemy jechać tam na wprost. Zwróćcie uwagę, w prawo tutaj skręcić już nie możemy. Na pewno ciekawie by to wyglądało, gdyby sygnalizacja tutaj nam nie działała. Będę, jak już wspominałem, w stronę Katowic, Chorzowa. Wyjazd oczywiście ten za mną, który zostawiłem w tyle. Jest zielone. I teraz jadę w lewo. Sygnalizator ogólny, więc mogłyby również pojazdy z osiedla tutaj wyjeżdżać. Wobec tego wyjechałem na pas lewy. Teraz przeplatanka. Wszystko.